Było mi strasznie głupio, bo faktycznie miałam takie odruchy, żeby ziewać, ale może to wynika z braku dotlenienia organizmu, a nie z nudy, bo to nie był wcale nudny trening. Świetna instruktorka, zresztą po niej bardzo dobrze widać, jak joga potrafi wprowadzić elegancję w ruch. Ale jakoś tak mi się ziewać ciało, Boże, no czułam się skrępowana sama sobą. Stopy mamy na szerokość bioder, rękami idziemy do przodu, prawy łokieć idzie górą, lewy dołem. Zaplatamy łokieć idzie górą, lewy dołem. Tak, dłoń do dłoni, kciuki staramy się skierować na środek twarzy. Odsuwamy łokcie od klatki piersiowej, czyli do góry łokci i dłoń od twarzy. Teraz będziemy podnosiły łokcie i to właśnie jest na barki. Dużo też po ciąży się dźwiga dziecka, to prawda. Troszkę dziecko waży, więc te barki, szyja, całe ciało pracuje. Więc tutaj wdechem, jak unosimy łokcie, czujemy, jak nam się między łopatkami mięśnie rozciągają i wydechem leciutko wciskamy łokcie do pępka. Joga fajnie też wpływa na sylwetkę. To nie będą takie mięśnie, jak mamy po treningu siłowym, po fitnessie, czy jakimś treningu personalnym na siłowni. Natomiast to jest takie wysmuklenie ciała, czyli ramiona tutaj fajnie buduje. Nitka bobudka i wydechem pies głową w dół. Głowa luźno. A co daje ten pies głową w dół, oprócz tego, że widzę, że mam obwisłe kolana? Ojej, dlatego leginsy. Ale to jest, to powinno być długie ten, a nie. Wcale te kolana nie muszą wisieć. Jak napniesz uda, to nie będą wisiały kolana. Jeszcze raz spróbuję. Dobra, no to próbuję, bo trudno mi się skupić. O, nie wiszą? No wiszą. Już mniej. Joga działa nie tylko na ciało, ale relaksuje, uspokaja umysł, wpływa dobrze na układ nerwowy, czyli wszystko to, co po ciąży jest bardzo potrzebne i fajnie, jakby była kontynuacja, tak? Żeby były te efekty, to zajęcia jogi muszą być regularne, minimum 2 razy w tygodniu. Okej. Nie chce mi się wstawać jeszcze. Wstajemy, chodź. Je, a nie, bo czekaj, nie to tak, znowu to tak, samo. Właśnie, właśnie. I co, czujesz się zrelaksowana? Bardzo. No to wiesz co, wstajemy, idziemy się ważyć. Nie ma takiej możliwości. Od razu ci mówię. Nie ważę się dzisiaj. Ja w ogóle powiem ci szczerze, ja rozmawiałam o tym. Nie wolno się ważyć. Ważenie jest deprymujące. Z kim rozmawiałaś o tym? Sama ze sobą. Teraz nie, ja się nie ważę. Nie chcę się dzisiaj ważyć, bo po pierwsze nie kopię się leżącego. Po drugie czuję, że gdybym zderzyła się z prawdą, to mogłoby to podkopać moją już i tak zachwianą wiarę w siebie. Szczególnie, kiedy ma się takie okresy, w których trudno się powstrzymać od tego jedzenia, bo to jedzenie jest ostatnią przyjemnością, jaką się ma.